Za górami, za lasami, za dolinami mieszkał sobie w starym obozie. Bury Zenek był gnębiony, poniżany, okradany i wyśmiewany przez strażników obozu cieni kopaczy magnatów, a na dodatek przez samych magów ognia. Ale przyszedł taki jeden dzień, w jesienny wieczór, odwiedził go Bunga Bunga i zaproponował mu mały układ. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Musisz się udać do myśliwego Korteza, który mieszka za obozem, i przekazać mu pilną wiadomość ode mnie. Podejrzewam jakiś haczyk w tym, co będę miał z tego. Poprawi się twoja reputacja, w obozie nie będziesz dla nikogo popychadłem. Zgoda, co mam zrobić dla ciebie, ctigodny gościu? Udaj się do niego i przekaż mu takie słowo. Uważaj, jak w nocy będziesz puszczać wiatr, bo ktoś ci palca w dupę wsadzi. Zrozumiano, już się udaję do niego. Wiedziałem, że będą kłopoty. Można. Myślałem, że mieć. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Przepraszam pana Korteza, ale mam przekazać panu informację od jednego mieszkańca starego obozu. Kto niby? Bunga Bunga. Jaka to wiadomość? Uważaj, jak w nocy będziesz puszczać wiatry, bo ktoś ci palca w dupę wsadzi. O cholera, zapomniałem paczkę dostarczyć temu durniowi, już jestem trupem i mogę sobie grób kopać, mam nawet łopatę. Z każdej trudnej sytuacji jest wyjście. Ale nie u niego. Rozumiem, stawię się u niego za tobą. Zrobisz to dla mnie. Tak bywaj, przyjacielu. Pan Cortez przeprasza ciebie, że się nie wywiązał z umowy zawartej między wami. Cortez, ten łamaga nic nie potrafi załatwić, nie wzdycha w męczarni. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.